16 czerwca w sali obrad Urzędu Miejskiego odbył się maraton pisania wniosków. Mieszkańcy, którzy chcą złożyć wnioski w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, mogli skorzystać z kompleksowej pomocy pracowników magistratu, między innymi przy wypełnianiu i weryfikacji wniosków, sprawdzaniu własności terenów i wycenie projektu. Myślę, że w tym roku zainteresowanie jest ogromne budżetem obywatelskim ze względu na to, że pojawił się ta możliwość składania projektów ogólnomiejskich. Pojawiają się także te pomysły związane z budową boisk bądź placów zabaw, ale są, jeśli chodzi o te projekty ogólnomiejskie, w zdecydowanej mniejszości. Pojawiają się takie pomysły, które do tej pory się kompletnie nie pojawiały. Pewnie ta kwota miliona złotych przemówiła do wyobraźni mieszkańców. Nie będę zdradzał szczegółów ze względu na to, że jeszcze ci mieszkańcy muszą te wnioski złożyć. Ale zapowiada się bardzo ciekawa edycja. Fajnie, że takie miejsca powstają, dzieci mają się gdzie pobawić. Myślę, że fajna sprawa. No, tutaj na takim odpowężu jak my, no to powinno być dużo więcej. Nawet nie wiem, czy nie powinno być jakiegoś parku wodnego, coś takiego. No bo co, tu mamy basen, mamy, ale troszeczkę trzeba jechać na osiedle. A tak, no to co, Sosina nam została. A nie wiem, czy na takim podwężu tu gdzieś nie powinno być takiego jak coś wodnego. Jakieś boisko tak bardziej otwarte, w parku dokładnie tam. Więcej taką jakąś żaldaneczkę czy coś. No nie wiem. No na pewno coś dla dzieci, tak żeby było. Żeby miały co robić, żeby się nie włóczyły po przystankach czy tam po dziurach jakichś. Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na zgłoszenia, na wnioski. Czekamy do 30 czerwca bieżącego roku.